Cześć Wam, witam Was Brick in Mind. Jak w tytule, co z tym Lego Store? Dwa pytania, które się nasuwają. Jedno z nich to pytanie, które widziałem kilka razy na YouTubie, gdzieś tam pod filmikami, czy bezpiecznie i czy warto kupować na stronie Lego. Odpowiedź wydaje mi się oczywista. Jakby nie było, to jest oryginalna strona producenta i nie powinno być żadnego strachu przed kupowaniem od Lego ich własnych produktów. Wszystko jest wysyłane tak jak należy, paczki dochodzą bezpiecznie, całe. Ja osobiście nigdy nie miałem żadnych problemów z paczkami, więc nie powinniście się bać przed tym, żeby zamawiać ze strony Lego. Oprócz tego jest kilka rzeczy, które w innych sklepach nie dostaniecie przy zakupie produktów Lego, czyli jest szansa na dodatkowy produkt bonusowy na stronie Lego. Kiedy mają dni promocyjne, zawsze pojawiają się jakieś polibagi, zawsze pojawiają się jakieś małe zestawiki, które są dołączane do zestawów, które kupujecie, więc to jest jeden z powodów, dla którego warto. Drugi to możecie dołączyć do klubu VIP, a ten klub daje Wam możliwość, po pierwsze, zdobywania punktów, czyli przy każdym zakupie otrzymujecie promocyjne punkty, które potem możecie wykorzystać przy następnym zakupie. One obniżają Wam wartość końcową do zapłaty, co jest no zawsze jakimś tam plusem. No i trzecia sprawa, że macie gwarancję produktu Lego i jest to na pewno coś warte uwagi, a customer service firmy Lego jest bardzo dobry, jest zawsze postawiony na wysokim poziomie, dbają o klienta i nawet jak nie kupujecie bezpośrednio od strony Lego, jeżeli coś się nie zgadza z paczką, zgłaszacie to na stronie firmy i jest to rozpatrzane i możecie otrzymać gwarancję, także przed tym się nie obawiajcie i w żaden sposób w tym filmiku nie będę próbował Was odstraszać od kupowania na stronie Lego, nie będę Was zniechęcał do tej firmy, ale niestety pojawił się pewien problem, o którym niestety muszę wspomnieć jako taką uwagę dla Was przy zamówieniach. Już mówię, o co chodzi. Więc zrobiłem zamówienie tej oto paczki i pojawił się problem, na który chciałbym Wam zwrócić uwagę, bo była to paczka zamawiana przedpremierowo. W żadnym punkcie, w żadnym momencie zamówienia nie byłem poinformowany, że moje zamówienie będzie wrzucone na tak zwany back order, czyli będzie to zamówienie oczekujące do momentu, kiedy zestaw będzie oficjalnie wypuszczony. Jestem z tego już powodu zawiedziony. Po pierwsze, bo miałem nadzieję, że będę mógł Wam zrobić przedpremierową niespodziankę, recenzję. Nie dostałem tej możliwości. Mogłem to zaakceptować, było wszystko ok. Ale drugi punkt był to, że w dniu, kiedy zamawiałem ten zestaw, były dni promocyjne, gdzie dokładano dodatkowy zestaw. Byłem na tyle spokojny, bo wiedziałem, że w koszyku mam oba produkty, ale niestety, kiedy przyszła moja paczka w zeszłym tygodniu, okazało się, kiedy ją otworzyłem i sprawdziłem, że mam tylko zamówiony zestaw, a nie mam tego dodatkowego. No i tu jest właśnie ten problem, o którym wspomniałem, że kiedy zamawiacie przedpremierowe zestawy w promocyjnym okresie, gdzie pojawia się jakiś zestaw dodatkowy do waszego zamówienia, może się zdarzyć, że nie otrzymacie tego dodatkowego produktu, bo otrzymacie zestaw oficjalnie wypuszczony już po tym promocyjnym okresie i być może ze względu na skończoną ilość produktów nie dostaniecie go, bo już ich nie ma. Miałem wrażenie, że dodatkowy produkt powinien był być zarezerwowany dla mnie, bo zrobiłem go dużo wcześniej, czyli to zamówienie zrobiłem dużo wcześniej i będzie to oczekiwać na mnie. Niestety tak się nie stało. Zgłosiłem to do firmy Lego. Co mi odpowiedzą? To się okaże, mam nadzieję, że odpowiedzą wkrótce. Troszkę się czuję poszkodowany,
zostałem poinformowany, że przede wszystkim to jest zamówienie dla VIP klientów i otrzymam produkt wcześniej, co się okazało nieprawdą. To oprócz tego promocyjny produkt również nie został zawarty w tym opakowaniu i z tego powodu nie otworzę wam tej paczki, nie pokażę wam, co tam w niej jest, bo chcę to zostawić jako niespodziankę dla was. Ale niestety z troszkę zażenowaniem informuję was, że w takiej sytuacji nietypowej może się pojawić problem przy zamówieniu. W innych nigdy nie miałem, a już tych zamówień złożyłem wiele, także nie obawiajcie się przed kupowaniem ze strony LEGO, bo jest to bardzo poważna firma i traktuje swoich klientów na wysokim poziomie. I jeżeli coś się nie zgadza, zawsze kierujcie swoje pytania do nich, a na pewno otrzymacie odpowiedź. W moim przypadku ja wam też tą odpowiedź zaprezentuję, tak żebyście widzieli, że no, firma LEGO traktuje was poważnie. Nieważne, czy to jest mały zestaw, czy duży, zawsze reklamację możecie złożyć. Nawet jeśli brakuje wam jednego klocka, to zostanie to rozpatrzone. Dzięki wam za uwagę i mam nadzieję, że taką prostą kwestię wam byłem w stanie tutaj wyjaśnić. Mam nadzieję, że tych przykrych vlogów nie będę miał wielu, ale wiadomo, że jak się dużo zamawia czegoś, to zawsze coś się tam pojawi.